Jarek Ziętara był młodym, dobrze zapowiadającym się dziennikarzem, przed którym było całe życie i prywatne, i zawodowe. I zostało ono brutalnie przerwane przez morderców, którzy zabili go za to, co kochał, co chciał robić w życiu zawodowo, czyli za to, że był dziennikarzem. Jarek wyróżniał się swego rodzaju powagą. Nie był żartownisiem, nie był kpiarzem. Poważnie traktował swoją robotę. Miał takie ciągoty do większych materiałów, bardziej analitycznych. 24-letni Jarosław Ziętara trafił w 1991 roku na trop ogromnej afery przemytniczej, z której korzyści czerpali biznesmeni należący do najbogatszych ludzi w Polsce. Afera nigdy nie wyszła na jaw, bo Ziętara nie zdążył opublikować wyników swojego śledztwa. Dziennikarza porwano 1 września 1992 roku. Po kilku dniach został zamordowany, a jego zwłoki rozpuszczono w kwasie. W porwanie i zbrodnie byli zamieszani byli milicjanci, policjanci i funkcjonariusze służb specjalnych PRL i Związku Sowieckiego. Pierwsze śledztwo wszczęto po roku od porwania dziennikarza. Poznańska prokuratura umarzała sprawę Ziętary dwukrotnie, popełniając wiele błędów i dopuszczając się zaniedbań. Do przełomu doszło dopiero, kiedy po 19 latach od zbrodni, w wyniku starań Komitetu Społecznego imienia Jarosława Ziętary, śledztwo wznowiono i przeniesiono do Krakowa. Prokuratura Okręgowa w Poznaniu zwróciła się do prokuratora apelacyjnego z wnioskiem zarówno o przedłużenie śledztwa, jak też o to, ażeby wystąpił z wnioskiem do prokuratora generalnego o wyznaczenie innej jednostki organizacyjnej prokuratury do prowadzenia tego postępowania. Prawie 20 lat instytucje państwowe, które są odpowiedzialne za to, żeby pomagać obywatelom, szczególnie w tak trudnych sprawach, kompletnie nie zdały swojego egzaminu. W 2014 roku zarzut podżegania do zabójstwa dziennikarza postawiono niegdyś najbogatszemu Polakowi, eks-senatorowi Aleksandrowi G. Jego proces obecnie trwa. Prokuratura Krajowa prowadzi cały czas śledztwo odnośnie realizacji zabójstwa. Dotąd postawiono w nim zarzuty dwóm byłym ochroniarzom holdingu Elektromis, Dariuszowi L., pseudonim Lala, i Mirosławowi R., pseudonim Ryba. Jest wiadomo, co się stało z Jarosławem Ziętarą, dlaczego został zamordowany, kto to zrobił. Liczę cały czas na to, że argumenty prokuratury są na tyle mocne, że małymi kroczkami, ale posuwamy się do przodu. Wiele wątków sprawy Ziętary wciąż jest zagadkowych. Jako pierwsi prezentujemy w telewizji nagranie, na którym widać Jarosława Ziętarę uczestniczącego w 1992 roku w konferencji prasowej w Warszawie na temat afery ArtB, w którą zamieszany był m.in. Aleksander G., odpowiadający obecnie za podżeganie do zamordowania dziennikarza. Nie zgadzają się z karnym trybem prowadzenia tej sprawy. Skąd gotowość polegająca na tym, aby klienci panów zostali ewentualnie przesłuchani w Tel Awiwie? W tej sprawie jest kilka niewyjaśnionych wątków, które nie zostały ani upublicznione, ani tym bardziej wykorzystane w trakcie prowadzenia sprawy prokuratorskiej i także w procesie. Myślę tu przede wszystkim o roli dziennikarzy, o negatywnej roli dziennikarzy, które już w tej chwili można to z całą pewnością powiedzieć, współpracowali z grupą przestępczą, która dokonała tej zbrodni. Nie zostały też do końca wyjaśnione powiązania Jarosława Ziętary ze służbami specjalnymi ówczesnymi. Sprawę należy wyjaśnić do końca. Nadal nie wszyscy odpowiedzialni za te zbrodnie zasiedli na ławie oskarżonych.
Zamordowanie dziennikarza to jest naruszenie zasad wolności słowa w najwyższym stopniu. Po prostu nie ma żadnego usprawiedliwienia, ani cienia usprawiedliwienia do takiego działania. Tutaj powinny być użyte wszelkie możliwe środki po to, żeby ci, którzy stoją za tą zbrodnią, ci, którzy są sprawcami tej zbrodni, byli ukarani.